Zobaczcie, widzę zilo. Piękna, czysta energia. Od lipca trwają dni elektryfikacji w Toyocie. Imprezy dealer po dealerze odwiedzają poszczególne miasta. Dziś jesteśmy w Warszawie na Czerniakowskiej, a ja widzę naszą panią inżynier z Toyoty, Krystynę, która do tej pory uczestniczyła chyba w większości tych pokazów, w większości miast. Przed nami jeszcze drugie tyle, bo ten cykl imprez potrwa do mniej więcej początku października. Ty byłaś w wielu miastach, powiedz mi, czym najczęściej interesują się odwiedzający i co wzbudza największe ich zainteresowanie? Generalnie, Robert, zainteresowanie wzbudza wszystko, bo mamy tutaj coś niesamowitego w jednym miejscu. Mhm. Cztery produkcyjne samochody. Cztery auta, cztery technologie, różne. Tak, dokładnie. Różne auta, różne technologie. Pokazują nam, co Toyota przeszła przez 26 lat, mhm, produkując hybrydy i jednocześnie rozwijając inne alternatywne źródła napędu. Czyli... I możemy tu właśnie zobaczyć, po pierwsze oczywiście naszą hybrydę. Piątej generacji w tym momencie. Możemy, aha, zobaczyć także jej rozszerzoną wersję, czyli hybrydę typu plug-in. To samo tak naprawdę co w zwykłej, tylko większy zasięg, większa moc, a tak naprawdę na co dzień taka sama zwyczajna hybryda. Mamy także naszą nowość BZ4X, samochód elektryczny na baterie i znany już też nam od jakiegoś czasu Mirai, już drugiej generacji, samochód elektryczny na wodór. Wszystko to jest do zobaczenia na każdej z imprez Beyond Zero, a co więcej, każdy z tych samochodów jest produkcyjny i można go właśnie tutaj zamówić. Do czego i w jaki sposób ja tu się mogę dowiedzieć? Przychodzisz, mhm, i możesz spotkać tutaj charakterystycznych chłopaków w czarnych koszulkach. To są nasi dedykowani eksperci Beyond Zero, którzy opowiedzą ci o każdej z technologii, mhm, zabiorą cię także do strefy nauki, która pokazuje właśnie te technologie na trochę mniejszej skali w serii takich eksponatów. Mhm. Ja wam powiem po cichu, to jest największa ekspertka wśród tych wszystkich naszych ekspertów, bo Krystyna, pani inżynier, ma naprawdę pełną wiedzę wtłoczoną w taki niby klasyczny wielkościowo mózg, jak u każdego człowieka, ale tam są gigabajty przetwarzanej informacji. No Krystyna, ty byłaś na wielu tych imprezach, mamy półmetek całego roadshowu, jeżeli możemy tak powiedzieć. No to jakie pytania najczęściej były zadawane? Już ci wysyłam na tablecik, z którego czytasz zawsze te pytanka. Pytanka. Dobra. I z Maćkiem sobie odpowiedź. Czyli zapowiada się klasyk, ale nie klasyk, więc będziemy mieli wyjazdową sesję Q&A z Maćkiem, przygotowaną przez Krystynę. Tak naprawdę to Krystyna pomogła nam zebrać wszelkie pytania od do tej pory, od osób, które odwiedziły dotychczas prezentacje w poszczególnych miastach dni elektryfikacji w Toyocie. Czyli tych, których nie było jeszcze na dniach elektryfikacji, bo jeszcze nie dotarła wystawa czy impreza do ich miasta, to proponuję spojrzeć na stronę, tak jak mówiła Krystyna, na toyota.pl znajdziecie zakładkę Dni Elektryfikacji i tam jest cały kalendarz, a my zabierzemy się za chwilę z Maćkiem za rozkminienie i wytłumaczenie tych najtrudniejszych pytań, które do tej pory pojawiły się na tych spotkaniach i które Krystyna skrzętnie zebrała. Dzięki, Krystyna. Nie ma za co. No to lecimy z tymi pytaniami od Krystyny. Numer jeden. Różnice w piątej generacji hybrydy, Maciu. Rozumiem, że to nie pytanie od Krystyny, tylko te, które... Zebrane. Tak, zapowiadała, że zebrała. Właśnie, piąta generacja. W ogóle warto sobie uświadomić, że to już piąta generacja, tak? Mhm. Przez ostatnie 25 lat. I za chwilę powiem, czym się różni czwarta między czwarta od piątej, a raczej piąta od czwartej, mhm, jak dużo usprawnień tam zostało wykonanych. Sobie wtedy możemy sobie uświadomić, jak wielki progres został zrobiony przez ostatnie 27 lat już. No więc, po pierwsze zacznę od tego, że tutaj zaskoczę Cię i Państwa, nie bardzo walczono o niższe emisje CO2. Tak, czwarta ciekawe generacja to była właśnie ta generacja, która obniżyła bardzo zdecydowanie emisję CO2 w porównaniu z trzecią. Natomiast tutaj postarano się o coś innego. O to, aby dać jeszcze więcej takiej frajdy z jazdy kierowcy. Więc skupiono się na kilku elementach. Układ miał być szybszy, tak? Czyli trzeba było więcej mocy, a oprócz tego nieco ciszej starano się wyciszyć te auta, przy czym nie do końca chodzi tutaj o ilość maty głuszącej, uh-huh, bardziej o zachowanie silnika. Więc po, uh-huh, kolei, co zmieniono? Zacznę od serca, czyli
od przekładni planetarnej. Tak, tak, tak. Sprawdzał mnie. Przekładnia planetarna znana od dawna zmieniła się w zasadzie nie, jako koncepcja. Nic. Natomiast została wykonana z zupełnie nowego stopu metalu. Zależało tutaj nam na tym, żeby ona była jak najmniejsza i jak najlżejsza. Udało się zredukować masę około 15%, a więc no, wartość niebagatelna, zwłaszcza w takim produkcie, jakim jest samochód. Druga rzecz, zastosowano nowy materiał też po to, aby można było użyć oleju o znacznie mniejszej lepkości. Tak naprawdę zastosowano super nowoczesny olej, który jest mniej gęsty o 50% w porównaniu od tego poprzedniego. Więc wiesz, z czym się to wiąże. Dużo mniejsze opory. Mniejsze opory, mniejsze straty, a więc mniejsze zużycie paliwa też przy okazji. Czyli Maćku, jest lżej, jest pomniejszone wszystko, mamy mniejsze opory, a system na papierze jest wydajniejszy. Tak, bo jeszcze może w ogóle od tego powinienem zacząć, że moc całego układu, zacznijmy od silnika tego układu hybrydowego z silnikiem 1.8, jest mocniejszy, moc wzrosła ze 122 do 140 koni, natomiast uzyskano to mocą silników elektrycznych. Jak? No, bardzo prosto. Po pierwsze zastosowano mocniejsze silniki elektryczne, większej mocy, ale to było banalne, gdybyśmy tak po prostu, większy silnik. Nie, on jest dużo większej mocy, ale przy tym znowu dużo mniejszy. W ogóle cała zespół przekładni z dwoma silnikami elektrycznymi jest mniejszy około 14%. Czyli znowu dużo. Znowu dużo, a mówimy o dużo mocniejszym układzie, tak? Dający dużo więcej mocy. Dalej, jeżeli mówimy o układzie elektrycznym, bateria. Bateria oczywiście litowo-jonowa wciąż, natomiast jest dużo nowocześniejsza niż ta poprzednio. Otóż energia jest dużo gęściej upakowana. Tak? Dzięki temu bateria jest w stanie oddać zdecydowanie więcej mocy. No bo to chyba o to chodzi, jak mamy mocniejsze te silniki elektryczne, to one skądś muszą dostać energię. Nie? Tak naprawdę, mówiąc o mocy samochodu elektrycznego, no, czy silników elektrycznych w tym, w hybrydzie, najważniejsza jest bateria, moc baterii. Nawet nie moc silnika, tylko moc baterii, jaką jesteśmy w stanie dostarczyć do silnika elektrycznego. W ogóle bardzo łatwo się tuninguje samochody elektryczne czy hybrydowe właśnie w ten sposób. Bateria, ale znowu, większej mocy bateria, ale gęściej upakowana, w związku z tym znowu mniejsza i dużo lżejsza. Tak? Czyli tu też się udało znowu około 15% redukcji i wielkości, i masy. Przejdźmy dalej. Silnik spalinowy, weźmy jako przykład silnik 1.8. On generalnie to jest ta sama konstrukcja, ta sama jednostka, ale zmieniono w niej sterowanie. W ogóle komputer cały silnika, warto też podkreślić, dopracowano, aby straty elektryczne były jeszcze mniejsze. I znowu udało się uzyskać około tych 13-14% mniejszych strat energetycznych przy samym przepływie tutaj prądów, przy sterowaniu całym układem. Maćku, pachnie mi to trochę kaizenem, czyli zmiana tak. po zmianie, kroczek po kroczku. Mówiąc o silniku elektrycznym, o czym zacząłem, jego charakterystyka została zmieniona, więc moment maksymalny obrotowy przesunięty nieco bliżej. Tak? To jest raz. Dwa, sterowanie silnikiem, ta reakcja na gaz została zmieniona. Tak, jest dużo fajniej. Dużo fajniej, więc co się stało? Po pierwsze, patrząc na taki wykres, moment obrotowy w czasie, to nie jest tak, że wchodzimy na maksymalne obroty, to chciałem powiedzieć, tak? Są duże, niższe obroty, udało się uzyskać około 200-300 obrotów mniej, w zależności od przy tych maksymalnych, no tych najbardziej uciążliwych. Sytuacja dla ucha, tak, dzięki czemu głośność układu obniżono 2,5 dB. Ale wydajność jest lepsza. Wydajność lepsza, ale głośność 2,5 dB, dużo mało? No to jest bardzo dużo. Trudno to powiedzieć generalnie, dużo. Ale jeżeli 3 dB to jest mniej więcej tak, dwa razy mniej, to 2,5 to jest zdecydowana różnica słyszalna dla użytkowników. I jeszcze pedał gazu, zacząłem o tym, sterowanie raz, że nie wchodzi gwałtownie i druga rzecz, w ogóle przekazywanie reakcji gazu na silnik była taka bardzo liniowa. W tej chwili jest tak, że odczuwamy dużo przyjemniejsze przyspieszenie na początku, tak? Czyli to, co powinno być, tak naprawdę dziwnie, że wcześniej tego nie zrobiono, no nie ma. Dużo bardziej przyjemniejsza reakcja na gaz w pierwszej chwili dociskania, potem trochę spada, a w tej chwili mamy tak bardzo, bardzo, bardzo liniowo. Więc te różnice spowodowały, że mamy dużo mocniejszy układ, 140 koni w przypadku 1.8, więc to już wartość niebagatelna, co się przełożyło przede wszystkim na przyspieszenie, bo tu mówiłem o tych reakcjach na gaz, przyspieszenie do 100 prawie 2 sekundy jest szybszy niż, mówię tutaj, żeby było wszystko jasne, o Corolli, bo to najłatwiej porównać, czwartej generacji i Corolli piątej generacji, która będzie dostępna w roku 2023. Tak, my z Maćkiem jeździliśmy tymi autami, rzeczywiście odczucie takie
sensoryczne, nazwijmy to, pod nogą czucie tego samochodu, no jest niesamowite. To jest w ogóle nie ten samochód, ale zauważ, nie ten napęd. Tak, ale zauważ, że teraz ten podstawowy, tak go nazwijmy, napęd w Corolli hybrydowy będzie miał 140 koni i 9 sekund do setki około, więc bardzo mamy sprawny, szybki samochód, który oprócz tego pali nawet minimalnie mniej niż poprzednik i emituje podobnie. Jeszcze nie mamy danych homologacyjnych, tak, to zawsze finalnych, zawsze warto na to poczekać. Natomiast wartości powinny być, powiedzmy, zbliżone do poprzedniej generacji, dużo słabszej, dużo wolniejszej, dużo głośniejszej. Także tak, mnóstwo. Bo do tej pory się mówiło, że to 1.8 w hybrydzie nawet czwartej generacji to jest super dla panów taksówkarzy, ale niekoniecznie dla kogoś, kto ceni sobie radość z jazdy. I to ja teraz wam mówię ze swojego doświadczenia, będzie radość z jazdy w tym 1.8 piątej generacji. Znaczy jeszcze większa radość z jazdy, bo radość z jazdy już jest. Dla Maćka zawsze jest radość, kiedy jest w Toyocie, tak jak dzisiaj, jest uśmiechnięty, zajęcia wyjściowe, więc nie musi siedzieć w biurze, mamy delegację. Warszawa, ale nadal delegacja. Maćku, następne pytanie. Różnica pomiędzy hybrydą pełną, a hybrydą typu plug-in. No niby na dzień dobry banalna, prawda? Hybryda, dodajemy większy akumulator, zwiększamy silnik elektryczny, sekcja ładowana z gniazdka, no i oto mamy auto, które może tam kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów przejechać w trybie elektrycznym, albo być hybrydą, prawda? Tak na chłopski rozum. W ogóle musimy sobie uświadomić, że są bardzo różne na rynku hybrydy i hybrydy typu plug-in. Ja pozwól, że tutaj muszę odnieść się tylko do naszych samochodów, żeby łatwiej było porównać. Myślałem, że będzie analogia do jakichś telewizorów. Nie tą razem. I to 4K, i tamto 4K, ale coś nie tak z tym 4K. Tak, natomiast najlepszy przykład RAV4. RAV4 hybrydowy i RAV4 pluginem. Hybrydą plug-in. Tak jak powiedziałeś, generalnie różnica jest taka w przypadku naszej hybrydy, że jest większa bateria, możliwość ładowania z gniazdka, tak? To jest podstawowa różnica, czyli generalnie w sytuacji, kiedy ta bateria zostaje, którą doładowujemy z zewnątrz, zużyta, auto staje się normalną, klasyczną hybrydą. Natomiast różnic jest oczywiście więcej. Pozwól, że wezmę Lexusa NX-a, który dokładnie ma... No tę samą technologię, tą samą technologię, bo bazuje na RAV 4, natomiast łatwiej będzie mi porównać. Jak popatrzysz sobie na silniki elektryczne i silniki spalinowe, moc jest taka sama. Natomiast jeden ma 146, powiedzmy, drugi 310. 246. Nie, 200. Nie ujmujmy. 200. Ale różnica jest kilkudziesięciu koni. Tak. Różnica jest w baterii. To, co mówiłem wcześniej o piątej generacji, większa moc baterii. No tak, powiedziałem, że kiedy zużyje baterię tą ładowaną z gniazdka, przychodzi w cykl zwykłej hybrydy. Nie do końca. Tu trochę nakłamałem, bo zawsze ten samochód po to, żeby miał większą moc, tak, mówiłem, że silnik elektryczny i silnik spalinowy jest taki sam, w związku z tym, żeby miał większą moc, musi mieć większą moc bateria, która daje więcej silnikom elektrycznym. Samochód zawsze zostawia sobie około 17-20% baterii, tak, tej dużej, czyli przypomnijmy, że Lexus czy ten RAV, który stoi za nami, ma 18,1 kWh baterii, a więc bardzo, bardzo dużą jak na samochód typu plug-in, zużywa, zostawia sobie 17%, tak? Po to, żeby móc większej mocy podawać prąd do silników elektrycznych. Czyli de facto bateria nawet po wyczerpaniu jest około, może nawet więcej troszkę, niż dwukrotnie większa niż w zwykłym. No, różnica zdecydowana. Na RAV-ie, tak? Nawet RAV z tą rozładowaną niby baterią z systemu plug-in nadal jest dużo szybszy niż... Jest tak samo szybki, jak byłby z naładowaną baterią, czyli jest, dobrze mówiłem, dużo szybszy od RAV-a klasycznego. Czyli zwykły hybrydowy, trzymajmy się tego Lexusa, to jest około 8 sekund do setki, 8, 2, 3. Natomiast plug-in wchodzimy w 6, a mamy ten sam silnik spalinowy, te same silniki elektryczne, różnica większej mocy bateria. Magia. Maćku, może dzisiaj już wystarczy tej dawki informacyjnej do pytań z naszego roadshow, czyli z Dni Elektryfikacji w Toyocie. Powrócimy jeszcze w następnym odcinku z tego samego miejsca, bo nam się tu bardzo dobrze stoi, więc zostajemy. Pozdrawiamy was serdecznie, jak zwykle zapraszamy do zadawania pytań, do drążenia tematów, bo Maciek uwielbia te rzeczy zgłębiać i odnajdywać odpowiedzi, a ja lubię czytać wasze pytania i zapraszamy, jak zwykle, na kolejne wydanie Q&A-ów nadal wyjazdowe. Do zobaczenia. Do zobaczenia.